Amadeusz Ferrari, słuchaj, drugi main event, co ty sądzisz w ogóle o tym no wszystkim? Dobrze, no niech, no stary, no robi się taki, no Najman drugi. No po wszystko przepierdala, ale ludzie chcą to oglądać. Jedna walka ostatnio przegrocha tylko, bo w ten wcześniej powygrywał. No jak wygrał? Z hejterem? No, z bombą. No, z bombą i hejterem. Mordo, hejter nawet nie trenował, przecież on, kurde, dzień wcześniej chyba miał zdjętą bransoletkę. On z domu nie mógł wychodzić przecież, to z kim? Stary, przestań, to w ogóle, mordo, on ma nominął się w ogóle jak rekord, tak? Wiesz co? Grach, chłop. A mu dwóch tak, ma pierwszy tak. Wynik, no tak, wieczaj. Wiem, że organizacja dawała jego rekord na plakacie z Błońskim chyba. I z Dubielem teraz. Piszek, tak. Ogłoszali, no. Komedia. No dobra, ale jest ta walka, jest ten main event. Jeden na dwóch. Ty myślisz, że dojdzie do tej drugiej walki z Dubielem? Prawdę wątpię. Jego jedyna taktyka, żeby to wygrać, musiałby wpaść w Kaspra, wziąć mu lutę taką szybką jakąś i wtedy. To, inaczej nie, bo nawet jakby na punkty wygrał, to sobie nie poradzi z Dubielem. Nie ma szans. Ja nie wiem, czemu oni wzięli takiego przegrywa do takiego zestawienia, ale ludzie chcą to oglądać, no to robią. I fajnie by na przykład wyglądało, jakby to był ja i Błoński kontra ich dwóch. Na przykład Dubiel i Ferrari kontra je Błoński. To wtedy by było śmieszne takie zestawienie, ciekawe dosyć. Ja mam konflikt z Ferrarim, Błoński z Dubielem. Byłoby to ciekawe. I dlatego ja oficjalnie mogę powiedzieć, bo wiadomo, że Ferrari odpadnie. Ja bardzo chętnie do Marcina wyjdę w takim stanie, jakim jestem. To pójdę, wiadomo, teraz wyzdrowieję, pójdę sobie kilka razy na matę. Jak coś, jak będą chcieli, mieli ochotę, mogą mi z widowni wyciągnąć, niech dadzą tylko się trochę rozgrzać, chociaż 15 minut i mogę wchodzić. Zastępstwo. Nie ma problemu, najmniejszego. Bo ty przy chwilę powiedziałeś, że ty miałeś walczyć, tak? Ja ten z Dubielem. Tak, ja rozmawiałem z Marcinem, że chcę walczyć, on powiedział, że zajebiście, że przegada z trenerem, odezwałem się do niego przed wyjazdem do Tajlandii, jakoś tak? No. I już pod koniec wyjazdu, no i jak tam? On mi mówi, kurde, nie słyszałeś? No już mam z tym, z Paszą dogadane i będziemy walczyć dzisiaj przed ogłoszeniem. Mówię, no dobra, no spoko. I powiem ci szczerze, że jak zawalczył z Paszą, to jeszcze bardziej chcę z nim zawalczyć, bo zajebistą dał tą walkę, mega zaskoczył. Ja od razu mu powiedziałem, że nie ma szans, nie? Ale on ma w ogóle, on ma taki charakter i on się nie boi pójść na wymianę, no nie? I dlatego właśnie Marcin powinien dostać prawdziwego wyzwania, kto inny jak nie ja. Stary, no kurwa, mogą mnie nie lubić, ale no talentu inaczej. To już za bardzo popłynąłem. Pracy, charakterności nie można mi zabrać. Michał, jakbyś to oglądał, zapewne będziesz. Pamiętaj. Buu. Przygotuj się dobrze, bądź zdrowy, a resztę zrobimy w klatce. Michał cię ciągle podszczypuje, non-stop, na każdym kroku. Niech se podszczypuje. Jedyną szczeliną, jaką będzie miał, to kurwa ta w sercu, po przegranej z Frikiem. No i tyle. Wbijesz kołek w serce wampira? Oczywiście. Val Schelsing wchodzi do klatki, kurwa. Val Schelsing. Schelsing? No bo ja jestem Shelly, nie? A no tak, sorry, nie Shelly, bo wiesz, że masz z wymową problem. Nie będę mu odpuszczał na konferencjach czy gdziekolwiek, bo trembolonowy Piotrek wjeżdża na PRN jak towar na rejon i tyle. Ja już nie mam zamiaru gryźć się w język ani nic. Wiadomo, są walki, gdzie faktycznie trzeba się gryźć w język, ale w tym wypadku akurat, gdzie Michał już mnie kurwa podszczypuje, już coś wyśmiewa i tam choć co robi już od x czasu po prostu, to ja wiem, że karma wróci do niego, bo ja ostatnio z nią rozmawiałem i mówi mi, spokojnie Piotrek, rób swoje, my zrobimy swoje. Michał, będziesz kurwa oglądał szczeliny. Ambulansie, kurwa. Michałowi po tym, po walce będzie potrzebny, kurwa, dental optical, czy jak on tam się nazywał. Znajdę was nawet w nocy. Uaa!